Ale w Polsce maksymalnie 140. Poza tym mamy teraz z Remkiem samochód, kurwa. Remek ma samochód, z którego ja korzystam, który nawet takich prędkości by nie osiągnął. Więc możecie być spokojni, jeżdżę bezpiecznie. Bo nie da się niebezpiecznie. Czy dynamicznie dla Ciebie to 4 koła obrotów na jedynce? Nie, nie, nie. Ale to też zależy. Nie pamiętam, czy w dieslu, czy chyba w benzynie się trochę wyższe obroty się utrzymuje w samochodzie. To się przy zmianie biegów trochę wyższe obroty chyba robisz. Ale to chyba w benzynie mi się wydaje. A nie w dieslu. W dieslu chyba niższe. To, a benzyna 2,5, diesel 2K, no. A to też zależy od samochodu, to trzeba wyczuć. Ja mam taki chujowy program w tym samochodzie. Znaczy, Remek ma taki chujowy program w tym samochodzie. Jest taki program, że obok licznika prędkości masz roślinkę. I ta roślinka ma takie płateczki po dwóch stronach. I jak robisz, dajesz wyższe obroty w samochodzie, to ta roślinka usycha. A jak maszyna niższe, to roślinka rośnie, bo to jest kurwa taki pierdolony tryb eko, nie? I mnie tak to denerwuje, bo pod koniec jazdy, jak gdzieś od punktu A do punktu B gdzieś przejadę, to robi mi się średnia tej roślinki. I kurwa, jest zawsze uschnięta pizda, ale to dlatego, że to auto by chciało, żebym ja jechała z obrotami 1000, gdzie to auto ledwo jedzie. I jest tak... No się nie da tak, ta roślinka musi zdechnąć. Nie da się jej użyć tą roślinką, no. I właśnie jeszcze w tym aucie jest coś takiego, że ci podpowiada, kiedy powinieneś przerzucić się na wyższy bieg. Jest taka strzałeczka do góry albo strzałeczka w dół ci się pokazuje. I to też koresponduje z tą kurwa roślinką, nie? Tak mnie to drażni. Przy 40 na godzinę ten samochód wymaga, żebym ja szóstkę miała wbitą. Bo to jest najbardziej optymalne w tym momencie. No mnie popierdoli w tym samochodzie. Po prostu ja raz stwierdziłam, dobra, będę jechać tak jak chcę to auto i zobaczymy, bo to mi jeszcze na koniec ocenę skurwysyństwo wystawia, nie? Ta, ja dostaję 49 na 100. Jestem tak zła! Więc raz jechałam, żeby stwierdzić, że chcę dostać lepszą ocenę. I jechałam tym samochodem i zawsze jak mi kazało zmienić, to zmieniam. Auto się dusiło, ledwo kurwa jechało, zero dynamiki było w tej jeździe, ledwo się do ruchu mogłam włączyć gdzieniegdzie, no po prostu dramat. I na koniec jeszcze dostałam gorszą ocenę niż zwykle, stwierdziłam, że pierdolę to nie słucham tego dziadostwa. Jakie auto? Renault Kadżar, ale to był jakiś taki ekosilniczek, taki wiesz, taki... Remka pytaj, po co sobie kupił samochód bez prawa jazdy? Ja przynajmniej mam czym jeździć, bo ja nie mam auta. Ładne to nawet. No takie ci powiem, jak Remek postanowi umyć ten samochód, to całkiem taki elegancki jest, nie? Taki jest całkiem. Jak jeżdżę, to czy wystaję nad kierownicę? Słuchaj, ja daję tak, fotel maksymalnie do przodu. Jak ktoś kiedyś będzie jechał ze mną samochodem, to pamiętajcie, że najlepsze miejsce jest za mną. Macie mega dużo miejsca na nogi tam, nie? Ja mam fotel maksymalnie do przodu, maksymalnie do góry. Widzę wtedy coś zza kierownicy, ale nie mogę mieć aż tak wysoko, żeby dosięgnąć do pedałów. Więc jakby muszę być wystarczająco nisko, żeby dosięgnąć do pedałów, ale jednocześnie tak, żeby widzieć coś zza kierownicy. A poddupek masz? Nie mam poddupka, bo nie dosięgła. No i ponoć też najbezpieczniejsze miejsce jest za kierowcą w samochodzie. Ale ja zauważyłam, nie wiem czy wy też tak macie, ale zauważyłam, że jak dużo jeżdżę samochodem, a mało jestem pasażerem, to w momencie, kiedy wsiadam do kogoś do samochodu na miejsce pasażera z przodu, to ja dostaję jakiegoś zawału co chwilę, ja się stresuję, bo mi się wydaje, że jestem za blisko prawej strony. Wiecie, że ja spadam już na drugi pas za chwilę, nie? I jakby mam ochotę się wsunąć w tą drugą stronę i to jest strasznie takie denerwujące. Jak już siedzę, to albo muszę z tyłu i nie patrzeć na drogę, albo nie, albo muszę prowadzić. Ta, ten krawężnik jest jakoś tak za blisko, ten drugi samochód jest jakoś za blisko, wszystko jest jakby nie tak. Tak, i mi też się właśnie wydaje, że kierowca nas zabije, źle jeździ, on w ogóle nie patrzy na drogę i mam ochotę się zachowywać jak moja mama, czyli co chwilę robić
A wolniej trochę! Jedź bardziej środkiem! No wiecie, o co chodzi. Ale się powstrzymuję, nie robię tak. Także no czasami mam tak, taką ten... Żebym się tak posyczała z miejsca. A wiecie, co jest najgorsze? Że jak Remek w końcu zrobi prawo jazdy, to będę musiała siedzieć z nowym kierowcą na miejscu pasażera, gdzie nie będę mieć na nic wpływu. I nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Jak on wjedzie ze mną na ekspresówkę, to ja chyba zemdleję, nie? No także będzie ciekawie. A nawet nie zaciągnę ręcznego w tym samochodzie, bo mamy elektryczny ręczny i on się nie zaciągnie podczas jazdy. Więc żadnego wpływu nie mam. Żadnego. A mówię o ręcznym, dlatego że kiedyś jechałam z tatą, z Warszawy jechaliśmy do Krakowa samochodem. I tata był po takim strasznie ciężkim dniu, nie? Musieliśmy się zatrzymywać co chwilę, żeby on nie zasnął. I ja się wystraszyłam i się zapytałam go, co mam zrobić, jeżeli ty byś zasnął za kierownicą. I on mi mówi tak, że muszę przejąć kierownicę, żeby jechać dalej jakby wzdłuż drogi i zaciągnąć ręczny, tak żeby auto po prostu zwalniało i zjechać po prostu na pobocze, jak się uda. I go budzić. A co masz zrobić, sędzia, jak ci zasłabnie kierowca? Co możesz zrobić, jakby ci zasłabł ktoś? Nic nie możesz zrobić. Ale mi to chyba powiedział tak, żebym się uspokoiła. To nie będzie driftu? Ręczny hamulec nie służy tylko do driftu. Wiesz? Witam czat, a ty się nie garb, twa. Sorry. Ty nie mogłaś prowadzić? Ja wtedy miałam chyba 16 albo 17 lat, więc... Ciężko. Ręczny podczas jazdy z dużą prędkością to samobójstwo. Wydaje mi się, że ręczny podczas jazdy z dużą prędkością by ci się po prostu zerwał. Nic by ci po prostu nie dał. Spaliłby się? Nie wiem. Zależy, jak mocno zaciągniesz. Ja? O! Miałam stary samochód, w sensie stary samochód. No miałam moje pierwszy samochód kiedyś tam dawno i miałam w nim ręczny. I mój tata czasami się pożyczał mojego samochodu i nim jeździł i on potem wracał i ja, odpalając samochód, nie mogłam ściągnąć ręcznego. Bo on tak mocno zaciągał ręczny, że ja nie mogłam go ściągnąć z powrotem i czasami musiałam go wołać, żeby mi ręczny ściągnął, bo kurwa nie wyjechałabym, nie? I ja nie rozumiem, w sensie lekko zaciągnąć ręczny jakby... Spoko, no auto jest bezpieczne w ogóle, super, nie? Ale kurwa, czasami dwoma rękami zapieram się, próbuję wyszarpnąć ten ręczny i się nie da. Po co używacie do tego całej siły? Po co? To jest bez sensu.